Minecraft, ale tylko na bloku miliardera. Za każdym razem, gdy zniszczymy blok pieniędzy, będziemy dostawali przedmioty, pieniądze oraz szalone eventy. A każda łapka w górę pod tym filmem to 1000 dolarów. Sprawdźmy, ile wam się uda zebrać pod koniec odcinka. Zaczynajmy. Bang! I kliknij suba, żeby nic nie przegapić. Poza tym, że znajdujemy się na bloku pieniędzy, to u góry znajduje się jakiś podejrzany pasek. A w ekwipunku okazuje się, że mam 8 szkieł. Ej, chwilę. Postawmy to sobie dookoła, może będę bezpieczniejszy. O, elegancko, dobra, zniszczmy ten blok i co to jest? Okej, czy ja właśnie dostałem 3 dolary? Czekaj, bo to na dole znowu jest nie po mojemu. Okej, wychodzi na to, że dostajemy naprawdę bardzo dużo, ale tym razem eurasów. Ej, mimo tego, że tak dużo pieniędzy nam leci tutaj na ziemię, to ja tak niespecjalnie coś dostaję, a pasek u góry w ogóle nie rośnie. Coś czuję, że czekają nas tutaj podejrzane rzeczy. Dobra, rozbudujmy trochę tą naszą całą wyspę, żebym czuł się bezpieczny, bo nigdy nie wiadomo, co tutaj może się pojawić. A patrząc na poprzedni odcinek, może być tu naprawdę grubo. Tylko szczerze, jak ja biegać po szkle, to tak średnio, bo ja nie widzę, a co jak się zagapię i spadnę? Dobra, zróbmy sobie szybką siekierę, tak w razie czego, gdyby ktoś nam tutaj się pojawił i chciał nas atakować. Dobra, niszmy dalej te bloki, z tego hajsu w ogóle leci. I zobaczmy, kiedy coś tutaj się wydarzy. O, sukceso el camino, znowu to samo, panie, co tutaj się wyrabia, o! Czy ja dostałem właśnie skrzynkę pełną pieniążków? No i bardzo dobrze, tak mi się podoba. Dobra, czekaj, co my możemy, co tu... A czemu to jest puste? Czy ja sobie dostałem pustą skrzynkę? Halo, przepraszam bardzo. A jak coś tutaj wrzucę, to coś się sta... No nie, no to jest pusta skrzynka po prostu. Cofre de dinero. No okej, dostałem skrzynkę z pieniędzmi, bez pieniędzy, super, dziękuję bardzo, ja właśnie marzyłem, bo całe życie marzyłem o czymś takim. Postawmy to tu. Genialny plan. I zabezpieczmy jeszcze rogi, to jest dobry pomysł, bo tutaj nigdy faktycznie trzeba się przygotować. No okej, wygląda to trochę lepiej, dobra, niszczmy dalej pieniądze, blok. O, sukceso el camino. Ale nie wiem, co to znaczy. Czemu lewitation? Ej, halo, przepraszam bardzo. No, super. Sukcesem Camino brzmi impreza w drodze. No, no, na pewno, no tak. O nie, znowu, uwaga. Solo de to, o, czy ja właśnie dostałem normalnie bloki złota? Ej, ale tylko, co to jest napisane? Solo un block de oro. Mantener de un stack de tu. To chyba nie tak się czyta. Ej, to jest niby napisane, że powinienem trzymać to pod O, już rozdzieliłem. I co teraz? Ja nie chcę mieć w staku, ja chcę mieć normalnie, daj elegancko tego, dobra, niszczmy dalej! Deszcz pieniędzy. Ej, czekaj, bo znowu coś, halo! Spoko... O! Panie, dlaczego żeś pan znikł? Ja cię dalej widzę, ja wiem, że tutaj jesteś. O! Czy ja mogę właśnie kupować rzeczy za pieniądze, tylko ja jakby nie mam pieniędzy? Ej, czekaj, czy to nie jest... Panie, jakbyś się posunął kawałek, bo ja bym chciał... Jest noc, jakby... Nie spadnij stąd, proszę! Jeżeli niszczę te bloki, nie? To widzę tutaj, że mam 1400 teraz dolarów po prawej stronie, tylko jak ja mam wyciągnąć? Ej, mogę normalnie wyciągnąć te pieniądze, które mam... To ja bym chciał 100 dolców. O! Ty! Normalnie za te pieniądze tutaj dostaję do ekwipunku! Mamy 30 bilety, to... Co? Jak bilety? To są... Mamona to je. Perendo to nie capricciosa Montenegro, panie! Proszę pana, czy ja mogę kupić jakieś... łóżko? Nie ma łóżka. 30 do zbroi, to ja bym poprosił taką zbroję. Daj mi to. Ej, czekaj, pato, ty! To co? Ten jest za 100 euro, ten jest za 1000, a to jest 10 tysięcy... Ile? Skąd mam ci wziąć? Ty jesteś nienormalny, że go nie widzę jeszcze, to nie mam na kogo krzyczeć teraz. Ja nie mogę. No to tu się wyrabię się. Dobra, czekaj, to trzeba zrobić jeszcze większą platformę, bo tak to będzie ciężko. Na razie tobie stać, żeby kupić trochę mięsek, a nawet na tobie... Ty, na nic mnie nie stać, ja mam 110 dolarówki, co to się odwala w ogóle? No nie wierzę. Dobra, trzeba dalej kopać te bloki. O! Ten pieniądze zobaczył się pojawił od razu, co za dziad. Ty! Jeszcze więcej teraz dostaję! A ja mogę to po tym jakoś wymieniać, bo ja mam za dużo tych pieniędzy, ja nie chcę tyle. O! Sukceso en camino! Margarita! Co to? Ty! Czy ja właśnie dostałem... Kilofeusz z pieniędzy? Zostaw, nie kradnij, ty to mój. O, pico de dinero! Jak teraz mam pico de dinero, to ja mogę sobie wykopać chyba wszystko! Ty jaki kilofeusz? O cię człowieku! Mam mały pomysł, dobuduję tutaj taką długą drogę w razie czego, żebym mógł uciekać przed tymi wszystkimi mobami złymi, jak się pojawią kiedyś. O ile się pojawią? O, sukcesy in camino, mam drogę świeżo przygotowaną i co teraz się wy... Czy ja właśnie do... Lanzo Matadores! Nie no, to już musi być coś ge... Ty to jest wyrzutnia pieniędzów. Ja cię nie mo... To śmierdzi pieniądzem, człowieku! Pato,
Lanza monedadas. Czemu się strzelam swoimi pieniędzmi? To się w ogóle nie opłaca, halo? Ty. Pisio dolców poszło, że mieć platformę zniszczyć. Super sprawa, no świetnie. Kopmy dalej, tylko teraz weźmy sobie pico de dinero, może będzie lepiej to leciało, wiesz? Może faktycznie teraz będzie dużo lepiej. Okej, okay, dostaję jakieś lepsze pieniądze? Jo, nic nie dostaję, takie same cały czas. A mogę do banku to wpłacić? Auto ingare... O! No i patera, i teraz będę mógł sobie wymieniać. No i o to chodziło, czy ja to naprawdę mam 10 milionów euro? Fajnie, i słońce wstaje, może będę pana Adama w końcu widział? Leci hejsiwo z nieba, znaczy z bloku bardziej. Uuu, bella ciao, genialnie, co teraz? Ej, zostałem znowu lanza monedas. Dobrze, dwa też może być, spoko. O, sukces el camino, bella ciao, co teraz? O, i znowu beczka, i są pieniądze. Nie patrzcie, bo to nielegalne. Arto i mucho oro. No panie, no oczywiście, że ta. Ja chcę tej... zrobić teraz, czekaj, bo za dużo. Cofre de dinero, bella muchachos, panie, bella ciao. Dobra, to może na potem się, nie wiem po co mi tyle bloków, zostawmy. O, w końcu jest ten gałgan, czekaj, za co ja mogę tutaj sobie kupić coś? Ja taką zbroję bym chciał, ale to potrzebuje 80 tysięcy, a ile ja mam? Ty, ale ja mam dopiero 3 tysiące, to jak ja chcę to kupić? To będzie długa droga do bycia miliarderem, coś tak czuję. O, sukceso el camino. Co to jest? Espada de mieczoro el camino, co? Fajny miecz, ty. Ale to jest... Miecz z pieniędzy, dobrze, widziałeś panie, ty, wiesz jaki miecz mam? A ty jakieś podrzędne spodnie chcesz mi opędzlować za 60 tysięcy, ty jesteś nienormalny. O, sukces el camino forciera, bardzo dobrze, co teraz? No nie, dlaczego levitation? Dobrze, mam tutaj zrobione to coś, tylko nie mam wiadra, jakby to i tak zginę, ale przynajmniej tutaj. Andrzej, pozbieraj mnie. Nic nie spadło, prawda? Nie. Mamy swoje rzeczy przy sobie. Ile mam w ogóle hajsu? 4,5 tysiąca dopiero. Panie, o, sukcesem. Co tutaj się wyrabia, sukcesem kamień. Czy właśnie to jest iPhone, przepraszam bardzo. Ty. Ej, o, dobra, myślałem, że Epon, jak Efon, to jest Ifon. Ifone bella muchacho, Vanterdor de elite. Dobrze, co to robi w ogóle, co to jest? Bo ja się trochę boję. Chłopie, coś się zrobił. Adam! O nie, moje bella muchachos! Mieczos i del mi trochę smutno. Dlaczego tak się wydarzyło i straciłem wszystkie moje ella muchachos rzeczos? Ja mam wrażenie, że oni mnie trochę oszukando. Nie podoba mi się i to bardzo. Znaczy to wszystko mi zaraz padnie, spokojnie, ale to i tak mi się nie podoba. No, iPhone, ja ci dam iPhone. Ostatni raz biorę coś takiego do ręki w ogóle. Gałgany jedne, cały czas mnie oszukują. I Andrzejo sami go mi cały poszedł, ale chociaż pieniędzy 5000 dalej jest, także może będzie to może coś. O, espada de dinero i właśnie tego potrzebowałem. Kolejny raz, co tu leci dla nas? O, ej, no i mówiłem, że dostajemy te rzeczy z powrotem, bardzo dobrze. O, dzięki za lewitację. Właśnie tak, no, brakowało mi strasznie. Super. Ja se tu zakleję może tak, co? Bo jakby mi wypadały rzeczy, to trochę nieprzyjemnie się może zrobić. Ej, teraz już jestem dorobiony. Mamy prawie 13 tysięcy, ale... O, znowu to samo. Ale nie mam gdzie tego kupić, bo kepasa, mój przyjaciel, odleciando. Dobra, coś znowu mamy, okej, okay, tylko coś przydatnego. Pro, o. Cofre de oro, czy dostałem pieniędzy? Tak. Bloki złota. Myślę, że bloków złota mam ciut za dużo. O nie, 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 o nie. Buenos dias, señor Sierra. Buenos Aires. Co teraz zrobić, żeby się ich pozbyć? Ty, bo ja mam mieczor, ale to tak... Czekaj, mam pomysła. El Creeperino, come on. Tędy, tędy, tu, o, cyk, cyk, cyk do mnie, tu, no, kuski do domu, chodźcie. Magic. O dobra, dostałem z powrotem kilof, tylko to trzeba jakoś uważać, bo to robi się coraz gorzej. Ej, w sumie mamy 35 tysięcy, jakby jeszcze ten pasek w ogóle mi u góry nawet nie ruszył. Łocie panie, jakie tu pieniądze. Tego potrzebowałem w początku. Cyk, pa, ile hajsiwa to leci. Pa, 100 tysięcy prawie mam. 112 tysięcy, gdzie jest Andrzej, chcę coś kupić. Ty, to pa, normalnie z każdego bloku teraz dostaję pieniądze. Opa. Ja cię nie mogę! Kolejne pieniądze, bardzo dobrze, do miliarda, zaraz będzie bardzo blisko. Tak mi się bardziej podoba, fajno. 300 tysięcy prawie już mamy, jest naprawdę grubo. Tylko gdzie jestem przemiły pan z wąsem, żebym mógł coś kupić? Ty, oni cały czas mi hajs teraz rzucają, w ogóle co tutaj się wyrabia?
Dobra, dostaliśmy miecz. Bardzo dobrze, powoli odrabiamy straty. Sukcesaj camino! I bro. Co? Dobra, jest jakaś książka. Trollardy el... Tiriera... Co to jest za książka? Curiera sabarquinento te dispenser de scuola belerolo en el telelibro de trolero lehardie de sposable arcerlarge de sebriable arvelo margarita. Boże, drogi, mi język boli, no nie mogą po polsku normalnie mówić? Weź to wywal. No, raz przeczytałem, to teraz drugi raz muszę czytać, ja weź to wywal. Dobra, znowu jakieś pieniądze, o Boże, drogi, co za syfix. Znaczy, ja wiem, że to dużo złota, nie, ale to jest totalnie mi tak niepotrzebne, że aż nie da się bardziej. Da się tak szybciej! Dobrze, że po 10 latach grania się nauczyłem w końcu. Super. Dobra, jest teraz trochę w ogóle niesymetrycznie, Boże, jak krzywo. Nieważne, nie patrzmy na to. Patrzmy na to, jak zostać miliarderem. Na razie mamy tylko 300 tysięcy i co to jest? Znowu z nieba nam spadnie, L. O. O, panie, czekaj. Co to? Co to jest? To wygląda jak bilon. O, moneda. Moneta, źle napisali. Co mogę z tym zrobić? Mogę tym rzucać? Co? Wow! Fajne takie monety, to zostaw. O nie, znowu jakieś nieszczęście. O, znowu monety, bardzo dobrze. Jakie nieszczęście. To było szczęście właśnie. O, właśnie, Adaś, panie z wąsem. No cały czas na ciebie czekaj. Wiesz, ile teraz mam pieniędzy, chłopie? Ja teraz mogę od ciebie kupić wszystko. Wymieńmy pieniążki, które mamy. Weźmy sobie 200 tysięcy, jakby to jest... to jest to. Mam czopkę, mam klotę, mam spodnie i stać mnie jeszcze na buty i walię 200 tysięcy dolarów na to. Coś. Nie wiem, czy był dobry pomysł. No tak, średnio teraz mnie stać na więcej, nie? Jakby. Dobra, daj pan jeszcze mi tutaj zaklęte jopka. 64, genialnie, fajnie, dobra. I on jest w sumie niepotrzebny, ale niech sobie jeszcze tutaj żyje. A pieniędzy to trzeba było teraz normalnie wpłacić tutaj. Klikamy cyk, proszę bardzo. Mamy 186 tysięcy i lecimy z powrotem zbierać milion. Boże, jak ja nie lubię tych skrzyń ze złotem. No i super, jeszcze więcej creeperów mi tutaj dajcie. Dobra, tylko teraz jak się ich pozbyć? W sensie nie mam tej wyrzutni, nie? Bo jaki mam sprytny plan. Genialne. Po kolei teraz, po kolei. Ło, dobra, czekaj, bo ja na raz je utłukuję. To ja nie muszę tak się... Uuu, ten miecz jest dobry. Co jest? O, chleb. A czemu? Ja wolałem pieniążki na przykład, nie chlebem dostawać na łeb. O, znowu dostałem iPhone'a, świetna zabawa. Weź to wywal z powrotem tutaj do skrzyki, niech se leżą te rzeczy. O nie, ups, czekaj, bo to już mi się trochę mniej podoba. Ty, oni wszyscy mają takie dobre miecze. O nie. O, ty, mogę ich tłuc i zarabiać pieniędzy, bardzo dobrze. O, ty, to było łatwiejsze niż się spodziewałem. Uuu, co ty gadasz teraz? Sam hajs leci z nieba, co tu się wyrabia? O człowieku. No, teraz je pięknie. Ja nawet nie wiem, ile ja mam wszystko, człowieku. Co w ogóle? Dopiero przestało spadać? Dobra, ile mamy hajsu? Ja widzę, że mamy 1,5 miliona. O panie. Dobra, ile mamy? Czekaj, zbieraj 2 miliony, 2,5 miliona. Jeszcze ile tego leży? Dobra, mamy wszystko i wsujemy 3,5 miliona. Człowieku, jakie hajsiwo. Teraz dostałem jeszcze hejst i pajak mogę szybko kopać do coś pięknego. Okej, okay, mamy teraz 2 miliony albo jakoś tak i dopiero po lewej stronie u góry widzę, że zaczynamy się zapełniać pasek. Jesteśmy na bardzo początku mocno. No, to wygląda jak całkiem przyjemna robota i prawie mamy 30 milionów, sorry, ja się pomyliłem. Teraz przy kopaniu dostajemy po 2-3 miliony, mamy 125 milionów hajsiwa. Dobra, lecę do tego miliarda, zobaczmy co się stanie na samym końcu. Właśnie z nieba spadły nam rzeczy do endu, bo już mam miliard? Czekaj, czy już jestem pełny? Uwaga, mam! No tak, już ponad miliard! To nie musimy tu stać, możemy w końcu wybrać się i pokonać smoka tym całym hajsiwym, który zabraliśmy. Adam, idziesz ze mną? Dobra, mamy 12 portalu i 12 ok. Cyk, 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 cyk. Pyk! O! Dzień dobry! Ten smok nie wie, na co się w ogóle pisze. To, co ja tu mam, to jest zniszczenie w ogóle głowy smokowi i wszystkim dookoła. Ja dalej pieniądze normalnie wydropuję tutaj, nawet czaisz po 20 milionów. Czy ja dobrze przeczytałem, czy za źle przeczytam, nie wiem. Uwaga, lanza... Oj! Oj! Idź sobie! O. Jak jest ze mną kozak, ty! Chłopie! Z czym wy do ludzi, jak ja mam takie miecze? Do miliardera podbijacie? Nie ma takiej opcji! Uwaga, cyk, pieniędzmi go!
To działa w ogóle, czy nie działa? Działa! No i bardzo dobrze. I tak można strzelać normalnie hajsem, czaisz, co tu się wyrabia? I cyk z hajsu! Czy to już jest wszystko? Czekaj, czy tak łatwo by faktycznie poszło z tym hajsiowym, tymi drogimi rzeczami? A masz normalnie z hajsu! Okej, nie trafiłem go ani razu. Okej, oni mnie teraz gonią. Mogę też rzucać tak pieniążkami, bardzo dobrze, bo dostałem monety. A masz! Trafiłem? Chyba jo. Czekaj, niech ten smok tu podleci i będziemy do niego tak walić. To jest najlepsze. A może tym mieczem by go tak tłukł? Ty, może to jest lepszy pomysł? Pa, też jest dobrze. Serio? I ostatni raz trafić dziada. Pięknie dostał, okej. Regata dinero capricciosa el margarita. Bardzo dobrze, myli państwo, zakończyliśmy finezyjnie, zakończmy to perełką. Fini to perendo tu koniec. Dziękuję.